Badabum. Udało złapać jeszcze Adama Antolskiego, znanego w internetach jako Uncle Mruwa. Ciężko to się wymawia. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak wrażenia po Pyrkonie? Bardzo mi się podobało. Uważam, że był konwent dużo lepiej zorganizowany technicznie niż w zeszłym roku. Było kilka zgrzytów, które mi osobiście przeszkadzały. Odnosiłem wrażenie, że niektóre prelekcje były zgrupowane na jednych godzinach. I było kilka godzin, które były takiej trochę pustoty. Nie do końca rozumiem na przykład zmiany wejść. W tym roku jest wejście z innej strony, które jest tak trochę od boku, więc jak się idzie od dworca, gdzie większość idzie od dworca, no musieli praktycznie ominąć cały kompleks, żeby wejść do środka. Ale w zeszłym roku to było jeszcze od tyłu, z drugiej strony. Mi się wydaje, że nie było tym głównym wejściem tutaj od strony dworca. Zazwyczaj można wejść, ale faktycznie teraz to najgłówniejsze to było od Grunwaldzkiej. To zawsze co roku myli i ludzie muszą obchodzić bardzo często cały teren targów. No ale w końcu udało się wejść. Nie, jasne, tylko że się spóźniłem na dwie moje prelekcje z tego powodu. Ale poza tym nie, naprawdę było pozytywnie, było bardzo profesjonalnie zorganizowane, była większa przestrzeń na prelekcje, na różne atrakcje, był dużo wyższy poziom cosplayu i z tego co wiem, z tego co mi mówili znajomi, którzy cosplayowali, także nagrody były bardziej atrakcyjne i było to dużo lepiej zorganizowane, z dużym większym szacunkiem dla wszystkich stron. I nie, ja jestem bardzo szczęśliwy z tego konwentu i na pewno przyjadę za rok. Nie mam żadnych wątpliwości ku temu. A zadowolony z prelekcji? Tak, jestem z tych prelekcji, na które byłem i na które mi się udało dostać, to byłem zadowolony. Aczkolwiek wiem, że były problemy, no tak jak to bywa zawsze na konwentach. Bardzo pomogły większe sale, ale okazuje się, że nawet większe sale nie zawsze, nie na każdy by starczyły. I jednak były cięcia. Na te panele, na które ja prowadziłem i na które się udało mi dostać, to jestem całkiem szczęśliwy. To teraz zapytam o plany odnośnie kanału na YouTubie. Co dalej Uncle Mruwa będzie działał w internetach? W tej chwili miałem przerwę znaczną w prowadzeniu kanału z powodów różnych osobistych, zawodowych, ale w tej chwili mi się znacznie poprawiła sytuacja i myślę, że po prostu wrócę do regularnego publikowania. Nie mam więcej do dodania, zarówno kanału, jak i bloga. Ostatnimi czasy pojawił się trailer filmu Batman v Superman, planowany za rok. Pokazali parę urywków, już można domniemywać, o czym będzie film. Jakie wrażenia z tej zapowiedzi? No raczej pesymistyczne, dlatego że to byłby bardzo interesujący film, gdyby wyszedł za kilka lat, kiedy już uniwersum DC filmowe byłoby w pełni ustanowione. Niestety w tej chwili korzystają z komiksów, które bazują jak gdyby na schyłkowym okresie DC Comics, jak na przykład Powrót Mrocznego Rycerza, gdzie cała waga emocjonalna konfliktu Batmana i Supermana polega na tym, że oni byli kumplami przez te dekady wcześniej i po prostu to jest dwóch przyjaciół, którzy ze względów ideologicznych i politycznych muszą wystąpić przeciwko sobie, ale tak naprawdę nie chcą. Tutaj takiej relacji nie będzie na pewno w tym filmie, bo to pierwszy raz, kiedy się widzą. W tym trailerze widać też pewne wizualne nawiązania do na przykład Injustice, komiksów Injustice. Nie wiem, czy czytasz, ale jeśli nie czytasz, to polecam. I jest to ponownie schyłkowy okres dla uniwersum DC praktycznie, kiedy Superman i Batman już mają długą, wieloletnią relację ze sobą. I nie jestem do końca szczęśliwy z tego. Wolałbym, żeby od dużo jaśniejszego punktu się zaczęło uniwersum DC filmowe. Zapowiedź Batman v Superman. Tradycyjnie do rozmowy wcina się Kellen. Z Batcave prosto z kadru, pozwalasz? Jasne, nie ma sprawy. No bo usłyszał... Kellen się wcina, więc... Usłyszał swoim trzecim uchem, że jest mowa o Batmanie. Tak jest. No to odnośnie traileru Batman v Superman. Nie wiem, co powiedział Adam, ja natomiast mogę powiedzieć tak. W pewnej części jestem bardzo zadowolony, chociażby z tego względu, że Ben Affleck jako zarówno Batman i Bruce Wayne wygląda fenomenalnie, w sensie ten starszy Batman, zarówno jego wizerunek i Bruce'a i strój Batmana jest po prostu niesamowicie masywny, bardzo dużo osób używa takiego określenia, że jest jednym z najbardziej komiksowych strojów i jestem w stanie się z tym zgodzić. To wygląda trochę jak hybryda stroju autorstwa Franka Millera i Jim Lee.
jest po prostu naprawdę niesamowicie. Nie mogę się doczekać, jak zobaczymy go w akcji, jak będzie skakał, nie wiem, nie wiadomo jakie tam wyczyny pokazywał, to naprawdę będzie pewnie wyglądać niesamowicie. Martwi mnie mocno to natomiast, w jaki sposób jest pokazywany Superman, ponieważ Superman jest postacią, która reprezentuje światło, biedę, światłość, jasność, nadzieję, sprawiedliwość i generalnie widzisz Supermana i czujesz się bezpiecznie. Natomiast tutaj próbują się bawić w takie poddawanie wątpliwości tego, czy kosmita, możemy zauważyć kosmicie i tak dalej, i tak dalej. Okej, to są motywy faktycznie, które można rozważać w tego typu sytuacjach, tylko jest jeden problem. My dopiero budujemy te uniwersum filmowe. Ta postać na początku powinna być odpowiednio wprowadzona, rozbudowana w taki sposób, jaki ona ma taki sens swój zapisany w DNA tego, kim ona zawsze była. Jeśli od samego początku poddajemy wątpliwość tej postaci, jego intencji i tak dalej, to coś tu nie gra. Szczególnie, że sam konflikt Batmana i Supermana nie będzie miał, to pewnie Adam na pewno mówił, nie będzie miał takiego samego podłoża jak w komiksach, ponieważ w komiksach to byli wieloletni przyjaciele. A tutaj natomiast oni się prawdopodobnie nie znają i to nie będzie znów, to będzie bardzo mało wiarygodne. No dobrze, ale z drugiej strony uniwersum filmowe zawsze różniło się od uniwersum komiksowego i na przykładzie wydawnictwa Marvel i na przykładzie DC, więc to jest właśnie taka nowa koncepcja. Znaczy, czy wyobrażasz sobie tak naprawdę, że po takim gigantycznym konflikcie byliby w stanie później się pogodzić i budować Ligę Sprawiedliwości, bo takie mają być następne filmy i od tej pory przeżywać wspólne przygody? To wygląda jak bardzo bolesny, bardzo taki wyniszczający konflikt, gdzie nie będzie jasnego zwycięzcy. Więc ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby jako początek. Ten film byłby interesujący jako czwarty w kolei, trzeci w kolei, nie jako pierwszy. Ja bym chciał jeszcze tylko dodać, że ja mam taką cichą nadzieję, taka jest moja interpretacja tego teasera, że ten teaser trailer pokazuje nam tak jakby to wszystko, co nas czeka z perspektywy Batmana. Ponieważ generalnie cały ton tego teasera, tego trailera był taki dosyć ciężki, mroczny, kojarzący się od razu z Batmanem. I mnie się wydaje, że to jest tak jakby pokazanie tego z jego perspektywy, szczególnie, że słychać tam, że Alfred zwraca się bezpośrednio do Bruce'a w tym teaserze, więc być może to jest tak jakby właśnie pokazana jego perspektywa, że jest ten Batman z wieloletnim doświadczeniem, ma już wiele za sobą i nagle pojawia się kosmita, który doprowadza do wydarzeń jak Metropolis, że sprowadził za sobą na przykład Zoda, jakieś niesamowite siły i to mu przeszkadza i być może Batman na początku będzie jakby, on będzie źle widział Supermana i przez to jest tak w tym filmiku tak to pokazane, jako ten taki wróg publiczny. Być może właśnie ludzie go będą uwielbiać, kochać w większości i Superman będzie tym bohaterem, natomiast to Batman będzie miał tą wątpliwość i na przykład Lex Luthor. I na przykład w filmie się okaże, że to Lex Luthor i Bruce Wayne na przykład, że pod wpływem rozmów Bruce'a Wayne'a z Lexem Luthorem, Batman będzie przeciwko Supermanowi nastawiony na samym początku. Później pewnie się okaże, że doszło do jakiegoś tam nieporozumienia, nie wiadomo, pewnie to nie będzie na tej zasadzie, że hej, wiesz co, ty chyba jesteś zły, dobra, chyba jednak jesteś dobry, tylko coś pewnie będzie, jakaś tam siła napędowa będzie, która mam nadzieję, że jak najbardziej taka bardziej nadnaturalna, a nie coś tych nie wiadomo skąd wyjęte. I że faktycznie się przekonamy, że po prostu po tym wszystkim Superman się okaże jednak tą jasną stroną i że bardzo miło by było zobaczyć, gdyby właśnie sceny z Supermanem, chyba ty to mówiłeś Adamie raz, że sceny z Supermanem powinny być właśnie takie jakby kręcone, pokazywane w takiej jasnej tonacji. Batman w takiej ciemnej i w końcu dojdziemy do tego momentu, tego jak już w cudzysłowie się pogodzą i zobaczymy w końcu takie rzeczywiste wyrównanie się tego wszystkiego, kiedy już to w końcu będzie tak ustabilizowane, jak mam nadzieję, że będzie. Widzisz, ja mam taki problem też z tym, że nie do końca rozumiem konflikt Batman kontra Superman bez zmieniania drastycznie charakteru któregoś z tych dwóch. Dlatego, że oni się różnią w metodach, ale praktycznie cele zawsze mieli takie same. I o ile to nie jest albo jakieś lamerskie nieporozumienie, albo któregoś charakter zostaje ostro zmieniony, na co wszystko wskazuje na to, że to drugie jest w tym przypadku prawdziwe, no to po prostu tego konfliktu nie ma, bo kiedy tylko się zorientują, to co jest za prawdziwym zagrożeniem, to oboje
od razu robią team up ze sobą. Ja myślę, że jednym z możliwych rozwiązań jest takie, że to jest często wykorzystywana i tu chyba to będzie miało też sens. To będzie pewnie jedno z lepszych rozwiązań, że Superman będzie pod pewnego rodzaju kontrolą umysłową albo ktoś mu coś źle zasugeruje. Będzie myślał, że działa dobrze, a jednak się okaże, że nie do końca. I koniec końców, tak jak mówię, mam nadzieję, że to się w końcu wyrówna. Będzie tak, jak powinno być, że wyjaśnią sobie wszystkie te sprawy, które tam nie wiadomo, jakie się będą toczyć. No ja generalnie mam nadzieję, że ostatecznie będziemy mieć Supermana, tego bohaterskiego, w cudzysłowie, harcerzyka, no i tego Batmana, który będzie uzupełniał, tak jak Ying Yang, wiadomo, Superman to jest ta jasność, Batman ciemność. To jest też trochę, moim zdaniem, lipne, że zaczynamy od takiego punktu, gdzie Superman jest kontrolowany, jaki ma umysł przejęty, czy coś w tym stylu, albo staje się po prostu nagle dyktatorem. Dlatego, że nie dostaliśmy od dłuższego czasu takiego naprawdę ikonicznego, komiksowego Supermana. Ostatni taka próba udana to była Christophera Reeve'a, gdzie to był Silver Age Superman, gdzie to był stary Superman z lat 60., 70., z taką całą masą, zestawem dziwnych mocy odbudowania muru wzrokiem czy czegoś w tym guście. I naprawdę brakuje takiego autentycznego, wiernego komiksom Supermana, który jest źródłem inspiracji, a nie strachu. No dobrze, ale film z Batman v Superman to również będzie miejsce, gdzie pojawią się inni bohaterowie. To jak przypuszczacie, jaka będzie rola na przykład Wonder Woman w tej ekranizacji? To znaczy, ja myślę, że w tym filmie to będą czysto cameos, tylko ich wyłącznie gościnne występy, gdzie migną na chwilę, zostaną wspomnieni, czy będą mieć jedną scenę, gdzie taką ustanawiającą, że oni istnieją też w tym świecie. Przykładowo ktoś uderzy, nie wiem, w górę lodową i Aquaman się będzie zastanawiać, co to za zaburzenia w tym stylu. Natomiast myślę, że byłoby niemądrze poświęcać zbyt dużą ilość filmu na tego typu postaci jak Aquaman, jak Wonder Woman i jak jeszcze ewentualnie inni bohaterowie DC, kiedy mamy jeszcze masę innych filmów, w których możemy ich ustanowić, ich motywację, charakter i tak dalej. Z tego, co wiemy, z wywiadów czy tam różnych przecieków, to Aquaman na pewno się pojawi w bardzo malutkim występie. Pojawi się Cyborg, który aktor zdradził, że bodajże nagrywał sceny z wszystkimi aktorami poza Ezra Millerem, który jest Flashem, i chyba kimś jeszcze. Chyba nie nagrał sceny z Henry Cavillem, z Supermanem bezpośrednio. Natomiast Wonder Woman chyba będzie miała trochę większą rolę niż taką na jedną scenę na przykład. Gail Simone, scenarzystka z DC Comics, wspominała niedawno, że ktoś bardzo zaufany jej bliski produkcji filmu zapewniał ją, że ponoć powiedział też dokładnie, o co chodzi, że rola Wonder Woman jest zadowalająca. I że, ja myślę na przykład, że Wonder Woman będzie pełniła rolę w tym filmie, być może stworzy pewnego rodzaju porozumienie między Batmanem i Supermanem. I generalnie myślę, że po prostu doprowadzi do tego, być może to ona doprowadzi do zjednoczenia Ligi Sprawiedliwości. To by był całkiem ciekawy koncept, gdyby to właśnie Wonder Woman była tą osobą, która każe im się też Supermanowi i Batmanowi uspokoić hormony i wiesz, zapomyśleć nad sytuacją. To by było wyjątkowo interesujące i to byłoby też takie trochę regenerujące dla tej postaci, biorąc pod uwagę, jak się, wiesz, w latach 60. powstawała Liga Sprawiedliwości i tak dalej. Szczególnie, że Wonder Woman ma lasso prawdy, może będzie to miała jakąś rolę przy tym. Możliwe, to by miało sens, ale no, nie ciężko powiedzieć na tym etapie właściwie, kiedy pojawił się trailer i w trailerze z samego konfliktu mamy tylko tą rozmowę na dachu w Gotham. Więc stąd może pójść naprawdę w inne kierunki. To może być cały film może być jednym wielkim konfliktem, a konflikt może być tak naprawdę okazać się w samym filmie bardziej dążeniem do konfliktu, który nigdy do końca się nie wypełni. Więc zobaczymy dopiero. Dzięki za rozmowę. Nie ma sprawy. Dziękuję.